Witam serdecznie widzów kanału MCHT V2. Jeżeli oglądacie ten film, oznacza to, że wsparliście mój kanał, jak również w poprzednim odcinku daliście 100 łapek w górę, za co jestem serdecznie wdzięczny. W podziękowaniu dla Was zmierzę się z tą oto armią ostrości, która przede mną stoi. Na pierwszy ogień pójdą chipsy Takis niebieskie oraz chipsy Takis zielone z serii Zombie. Następnie Hot Chips Challenge. A na samym końcu zjem zupy Bulldog, dwa razy Spice oraz serowa. I to wszystko bez popijania mlekiem. Życzcie mi powodzenia, żebym jak najdłużej wytrzymał. Bez mleka. A więc zapraszam do pierwszej walki, gdzie mierzę się z niebieskimi chipsami Takis. Witam serdecznie po krótkim cięciu. Jak widzicie, mam już tutaj przygotowaną miseczkę z niebieskimi chipsami Takis. Nie wiem, jak mam to pokazać, żeby się nie wysypały. Ale miska jest cała. Wysypałem całe opakowanie tych oto chipsów do tej miseczki. I spróbujemy się zmierzyć z wszystkimi chipsami bez popijania mlekiem, ale w razie czego już sobie mleczko nalejemy do szklanki. I degustujemy te oto niebieskie chipsy Takis. Mleko nie będzie popijane. Czuć lekki posmak cytryny, limonki. Jak na razie ostrość jest lekko wyczuwana w tle, na końcu języka. Przepraszam za krótkie cięcia, ale są spowodowane aplikacją w telefonie, ale nie spowodowane, że chcę coś na tym filmie oszukać. Aplikacja mi sama przerywa nagrywanie. Chipsy bardzo smaczne. Jeszcze zostało pół miseczki. Do zjedzenia. I w ogóle nie odczuwam jakiegoś pieczenia. Bardziej to mnie te chipsy kwaszą niż pieką. Nie mam odebrania funkcji mowy. Cały czas mówię. Tylko mogły być ciut miększe. A mówię, dzisiaj nie mam potrzeby nawet popijania mlekiem. Takie bardzo słabe są te chipsy. Nie wiem, co ludzie
na innych YouTubach widzą, że są ostre. Dla mnie to są dzieci niesłabe. Polecam każdemu te chipsy, bo nie są pikantne. Niektóre zupy chińskie w hipermarketach za przysłowiową dwójkę. I oto pusta miseczka. Został ostatni niebieski chips, jak widzicie. I miseczka opróżniona. Teraz bierzemy się, tak jak mówiłem, za zielone takisy z serii Zombie. Gdzie my je tu je mamy? Proszę bardzo. Teraz się bierzemy za zielone takisy. Trzeba to otwieram. Kilka zostawię dla mojej żony, bo nie jadła jeszcze tych chipsów. Dosłownie 5 sztuk zostawię dla mojej żony, żeby spróbowała też smak. A ja, jak widzicie, resztę chipsów zombie zjem. Powiem teraz, jak test będą smakować. Te mi smakują, jakbym teraz wcinał jakiś koperek, taką zieleninę jakbym wcinał, koperek, pietruszkę, pieprz, ale nic ostrego, przynajmniej taki na pierwszy rzut, no ale nie jest jakieś to mega ostre. Teraz będą mnie język i palce robiły się zielono, niebieskie. Jak widzicie, cały czas szklanka mleka stoi przede mną. Na pewno, jak słyszycie w mikrofonie, bardzo są chrupiące i twarde te chipsy. I nic nie czuję, że muszę się napić jakiegoś mleka, żadnego cieknięcia z nosa, potów. Na razie idzie wszystko na łagodnie. Chciałbym oczywiście, jeśli ogląda ten film moja żona, to chcę się ją pozdrowić. I żeby trzymała za mnie kciuki, żebym wytrzymał wszystkie jedzenia, które tu mam do zjedzenia. Wszystkie potrawy. Jeszcze połowa miseczki została do zjedzenia. Zasłaniam ręką, żeby się widzieli. I dalej wcinamy. Nie czuję żadnej potrzeby napicia się czegokolwiek. Jem wszystko na sucho. Tylko będzie zrobiona przerwa na przygotowanie buldaga, jednego jak i drugiego. Jak na razie widzicie, są te buldagi, są oryginalnie jeszcze zamknięte. Ale będziecie mieć na przebitkach, jak gotują się te zupy. Cały czas mleczko
nieruszone stoi i cały czas mono będzie stał w tym miejscu, gdzie jest. Jeszcze trzy ostatnie chipsy. Taki syp. I pokazuję pusta miseczka. Teraz bierzemy się za chipsy Hot Chips Challenge. Tutaj również parę chipsów zostawię dla mojej żony w opakowaniu, żeby mogła spróbować, jak smakują. No, zapach no bardzo fajny. I przepojemy oczywiście do miski. Parę chipsów dla niej odsypałem. Ona nie jest wielbicielką ostrego, więc tylko tak, żeby miała dla degustacji. Zostawię. A my bierzemy się za następną partię. Przypomnę oczywiście, że tutaj pojawi się filmik, odnośnik do filmu, gdzie mierzę się z trójkątnym ostrym chipsem Hot Challenge, który jadłem latem. Możecie oczywiście ten film zobaczyć na tym odcinku. No, to już jest ostrzejsze od Takisa niebieskich, ale słabsze niż ten chip z serii Hot Chip Challenge z strumienką. To są takie chipsy w paseczki pokrojone. Strasznie suche. Nie da się ich na szybko zjeść. No i bardzo twarde. Ale ostre nie są. Nic wcześniej mi się wydawało po takich sak. Ostrość do zniesienia. Takie. Niestety są za twarde, żeby je zjeść szybko. Niestety korci mnie, żebym tu znalazł mleko, żeby zrobiły się miększe, ale jak powiedziałem, że zero popijania mleka, tak nie będę popijał tych chipsów mlekiem. I zostały mi jeszcze tylko dwie rzeczy do zjedzenia, czyli buldak ostry, dwa razy spice i serowy. Bo chce mi się pić, ale nie z ostrości, tylko po prostu to, że to jest jedzenie, jest bardzo suche. Po prostu już powoli brakuje mi śliny w ustach. Jeszcze połowa miseczki. Już mi zasycha w gardle, ale piec mnie nic nie piecze.
strasznie jest to suche. Już nie daję rady z powodu suchości. Nie, że ostrości, tylko są bardzo, bardzo suche te chipsy. Suchsze niż ten trójkąt. Z trójkątem to sobie poradziłem. Pokazuję wam, że miska jest pusta. Parę okruchów, które też jeszcze zjemy. Jak widzicie, nie ma już nic w misce. Nie mogę robić gwałtownych ruchów, bo kamera wyłącza mi nagrywanie niestety. Bo jest ustawiona na gesty i powoduje to wyłączanie, gdzie będziecie widzieć, że zmontowałem coś czy coś, a jak nie chcę ją szukać, cały czas nic nie popijałem mlekiem. Teraz zapraszam widzów do filmiku części, gdzie przygotowuję buldagi ostry, jak i serowy. Zapraszam. Witam serdecznie po przerwie na timelapse z gotowania buldak dwa razy spice. Teraz spróbujemy go zdegustować i nie popijać ciąg dalszy nic mlekiem. Tu na talerzu mamy ten oto makaron buldak dwa razy spice. Jeszcze jest gorący nawet. No masakra. Jest ostre. I to piekielnie ostre. Ale zmierzę się z tą. Tutaj w bardzo małych pozycjach ruchowych, żebym ten telefon nie przerywał mi nagrywania, bo niestety już przed wieczką przerwał nagranie. Mogę mieć na przeskok na ustawieniu ręki, ale to nie jest powodem montażem, tylko niestety wyłączeniem się nagrywania w aparacie telefonu. Da się wytrzymać, nie odcina aparatu umowy. Czkawki nie mam. Popijać nie mam ochoty. No zaczyna. Teraz poczułem. Skala 10 na 10. Nie wiem, czy dam radę. Trzymajcie za mnie kciuki. Wchodzi. Wchodzi na ostro. Ale nie jest to ta ostrość, co było przy chipsie One Challenge. Przy tym trójkątnym. Tam mi odebrało mowę i czkawka. Tutaj jest ostro. Ale jeszcze mówić mogę. Był takie jedno uderzenie mocne. Ale przetrwałem go i zacząłem się przyzwyczaić do tej ostrości. Nie jest tak źle. Idzie wytrzymać. Bardzo dobry.
smacznym makaron. Jak widzicie, mowę mi nie odcięło. Mleka nie ruszam. I teraz 10 minut bez popicia. Miałem przez moment, że mnie brało na wymioty. Czuję teraz ostro, że mnie pali żołądek. Czuję ogień w żołądku. A nawet nie ogień, a piekło. Wóz na ustach żar, jakbym miał węgiel. Ale spróbuję wytrzymać 10 minut bez popijania mleka. Wybaczcie mi, ale dzisiaj już, przepraszam, nie zjem szerowego buldaga. Dobra, poty są. Dopiero minuta. No, uderzenie schodzi. No, najgorsze uderzenie z tirem. Tak jak to ja nazywam. Mam już za sobą. No. Najgorsze za mną. Po prostu jestem już pełny. Mam żołądek. Nie chcę już wymiotować po następnym makaronie, więc następny makaron serowy, żółty, który tu widzicie, będzie zjedzony w następnym wejściu, bo niestety będę musiał zrobić jednak montaż, bo żołądek już mam pełny. Nie widzicie tego na kamerze, ale ilościowo nie dam rady, nie że z jakości pieczenia, tylko żołądek mam pełny i nie dam rady. Nie popiję jeszcze mlekiem, jeszcze dopiero minęły 3 minuty. Wytrzymam do 10 minut bez popicia mleka, już spokojnie. Najgorszy efekt, najgorsze uderzenie z żołądka, ze środka. Mam już za sobą. Nie było tak źle. Spodziewałem się, będzie gorzej po filmikach innych youtuberów. To oznacza, że są niestety bardzo cienicy. Bo niestety wytrzymują tylko 3 minuty. 3 minuty to jest najgorsze. Teraz to już jest pikuś. Teraz już nawet mógłbym i 15 minut nie popijać mlekiem. Dopiero zeszły 4 minuty. Ale jak mówię, 10 minut to 10 minut.
teraz coś mnie zaczyna brać czkawka powoli, ale o wiele mniejsza niż przy ostrym chipsie challenge, który robiłem latem. Pięć minut już minęło, czy gdzieś około 5 minut, 4 parę 10 sekund. Dałem radę to zjeść. Myślałem, że będzie trudniej. Jestem z siebie zadowolony i z widzów, którzy zmotywowali mnie do tego, dając w zaproszeniu do tego filmu 100 łapek, jak i wspierając kanał. Niestety jestem z siebie zadowolony i to bardzo, bardzo, bardzo jestem z siebie zadowolony, że dałem radę zjeść tego chipsa. Jednego, jak i drugiego, jak i zjeść bulldaga najostrzejszego. Więc podnoszę teraz poprzeczkę. Napiszcie mi w komentarzu, co miałbym zjeść ostrego. Jakie danie, albo jaką potrawę, albo jaki sos. Albo z chęcią bym przyjął od widzów paczkę z najostrzejszymi rzeczami. Jeśli będą osoby chętne, wysłanie mi paczki z ostrymi rzeczami do zjedzenia, z pikantnymi, mogę podać skrytkę Imposta, na którego można wysyłać, bo niestety adresu domowego nie podam, tylko adres skrytki Imposta, na którym można wysyłać. Ja, jeśli będzie zaadresowany pod mój numer telefonu, przesyłka na koszt nadawcy, odbiorę i z chęcią zjem w następnych odcinkach, gdzie będzie podwyższana poprzeczka. Minęło już od zjedzenia tego makaronu bulldaga już 6 minut. I już normalnie cały czas nawijam, czyli przeszło mi to najostrzejsze. Nie trzeba tutaj nic panikować, już nawet nie czuję na żołądku nic ostrego. Przeszło mi, ale jak już powiedziałem parę minut temu, już się nie biorę za żółtego bulldaga, bo już jestem przejedzony, nie chcę zwymiotować. Było to smaczne i dobre. Przepraszam, że zerwało. Nie wiem, w którym momencie tutaj zerwało, bo nie patrzyłem w kamerę. Ale powtarzam jeszcze raz. Makaron był w skali 10 na 10. I dziękuję widzom za trzymanie za mnie kciuków, dałem radę. Jeszcze mam 2 minuty do wypełnienia 10 minut, żeby wytrzymać bez popicia mleka. Ale już mleko mi jest niepotrzebne. Więc jak mówiłem, nie wiem, czy się całość się nagrało. Jeśli są osoby chętne z widzów, przesłać mi jakieś ostre rzeczy do zjedzenia, pikantne, to mogę podać w komentarzu adres skrzynki pocztowej Imposta, na którą będę odbierał, i na tą proszę przesyłać paczki na koszt własny. Odbiorę i w następnym odcinku mogę zrobić taki challenge mix ostrych potraw do zjedzenia zrobionych przez widzów. W podzięce za wsparcie kanału, jak i za łapki w górę pod tym, jak i w zaproszeniu w łapki w górę.
Dziękuję serdecznie. I jak mówię, jeszcze została mi minuta do wypełnienia czasu, więc jeszcze tu będę mówił przez chwilkę. I dziękuję wszystkim wspierającym. Proszę o paczuszki. Mogą też być inne jakieś paczki do zjedzenia, z chęcią przyjmę. Takie paczki do zjedzenia z ostrym jedzeniem, jak i za wsparcie, za subskrybowanie mojego kanału. I zapraszam serdecznie do dalszych filmików, które będą też z jakichś stopniu challenge'owe, a może z jakichś wypadów. Serdecznie pozdrawiam kanał MCHTV2. A teraz w dodatku do końca filmu pokazuję, jak piję to mleko. Tylko tak, dla smaku. Łapki do góry. Kto oglądał do końca,